Możemy wrócić do tego tekstu. On jest z proroka Ozeasza z 14 rozdziału od 2 do 10 wersetu. Wiemy, że często tekst Pisma Świętego, zwłaszcza proroków, jest nie tylko czytany jako lekcja w Kościele, ale także jest modlitwą. Może być gotową modlitwą. Innym razem znowu tekst proroka, albo nie tylko proroka, jest odbiciem pewnej liturgii. Tak jest właściwie z tym dzisiejszym tekstem, w którym mamy najpierw część taką, którą by można było nazwać takim liturgicznym, uroczystym, intensywnym wezwaniem do prawdziwego nawrócenia. A potem w drugiej części, jeżeli człowiek by uczynił to, co potrzeba do tego pojednania się z Bogiem, przejednania Boga. W drugiej części mamy coś, co można byłoby nazwać gwarancją, zapewnieniem ze strony Boga, jak to dobrze jest, kiedy Bóg przebacza, a na pewno przebacza. I wreszcie można znaleźć takie zapewnienie o tym, jak dobre jest życie wtedy, kiedy człowiek jest pojednany z Bogiem. Przyjrzyjmy się tym słowom, które właśnie wyrażają tak bardzo ważne akta, które są akty, które mogą mieć charakter liturgiczny, wtedy, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, albo też, kiedy chcemy zanosić do Boga modlitwę przebłagalną. Najpierw Bóg odwołuje się znowu do przymierza, znowu do wzajemnych obietnic Boga i człowieka. Wróć, Izraelu, do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Wróć, Izraelu. To, co jest takim pierwszym słowem, najgłębszym, które oznacza nawrócenie do Boga, to słowo, które oznacza ruch, zawrócenie, pójście w drugą stronę niż dotąd. Jak bardzo to jest podstawowe z takiego zwyczajnego życia, nie iść w tym kierunku, co dotychczas, ale zawrócić i iść w przeciwnym kierunku. To rzeczywiście jest w najgłębszym sensie nawrócenie człowieka od grzechu do życia z Bogiem. Dalej, jakby chciał prorok powiedzieć temu człowiekowi, który przychodzi z ofiarą, jakby chciał mu powiedzieć, ofiara to nic, ale czy ty swoimi słowami chociaż wyznasz swoją winę przed Bogiem? Bo to jest ważniejsze niż czyn zewnętrzny, niż jakaś pokuta, niż jakaś ofiara. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Wargami wypowiadamy nasz żal, naszą skruchę i prośbę o przebaczenie. A potem pewnie jest zwrócenie uwagi na to, że Zbawiciel może być tylko jeden, Bóg. Że nie pomoże nawet w sprawach militarnych największe potęgi świata, a tym bardziej w sprawach takich jak grzech człowieka. Dlatego prorok mówi, Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konia, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. I zapewnienie Boga jest bardzo także wymowne. Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwróci się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. Poetycki opis piękna przyrody, takiej, która jest pełna żywotności, jest żywotna, jest żywiołowa, jest kwitnąca, jest pachnąca, jest piękna po prostu. Takie jest życie człowieka, który pojednał się z Bogiem i możemy powiedzieć, żyje pełnią życia. Cieszy go wszystko, na co spogląda, bo jest najważniejsze pojednany z Bogiem. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy przeżywać nasze pojednanie przez sakrament, w którym wypełniamy pewne gesty, rytuały, słowa.
czynimy akty wewnętrzne także i odpowiednie punkty tak zwanego rachunku sumienia. Ale wspomnijmy na proroka Ozeasza i jego wezwanie do tego, co jest najistotniejsze. Żebyśmy także odczuli, abyśmy także przeżyli to, że naprawdę jesteśmy z Bogiem pojednani. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą.